pruszkowska elektrownia przystąpiła do powstania, ale nie z decyzji komendy pruszkowskiej, tylko było jak gdyby, bo to była Wojskowa Służba Ochrony Powstania na terenie elektrowni miała opanować. Oni dostali sygnał z elektrowni warszawskiej, że wybuchło powstanie, opanowujemy elektrownię. No i tym sposobem narazili szereg osób, oni opanowali na jakieś parę godzin tą elektrownię, ale po paru godzinach z powrotem Niemcy odbili. Albo ci pracownicy musieli uciekać, albo niektórzy zostali rozpoznani przez Niemców na tej elektrowni, że brali udział w tym. No i między innymi było kilka egzekucji. Trzeba pamiętać, że Ochota już oczyszczona została do dnia chyba 12 sierpnia. Już nie było nic śladu po powstaniu, że tam ktoś walczył. Na Woli to ta sama historia. Wszystko już się wycofywało dalej. To były te graniczne wszystkie punkty, były tak przez Niemców obstawione, że to nie było takiej możliwości. A 6 sierpnia pierwszy transport z Woli, który się składał tylko z kobiet i z dzieci, był pędzony pieszo poprzez Wolę, Włochy, Ursus, Piastów do Pruszkowa. Tam Niemcy już zorganizowali w zakładach naprawczych taboru kolejowego ten obóz przejściowy, przez który przeszło około 700 tysięcy warszawiaków. I to był ten początek, pierwszy ten transport. W ogóle ani jednego mężczyzny nie było. Egzekucje były w Warszawie na Woli wszystkich mężczyzn. Brat mojej mamy, między innymi, który się nie znalazł w ogóle, a mieszkali na ulicy Przyokopowej, tu bliżej Towarowej, tego domu to już teraz nie ma. Ciotka, którą wtedy zabrali, czyli żonę brata mojej mamy, od razu trafiła do Ravensbrück. Mimo, że nie brała udziału w akcjach powstańczych. Także wywózka warszawiaków była od razu do obozów koncentracyjnych. Ten pierwszy okres czasu wszystkich młodych ludzi, najpierw do Pruszkowa i tam po selekcji tylko obozy koncentracyjne czekały wszystkich. I Oświęcim, i inne. Także tu cały wysiłek na tym terenie, Włochy, Ursus, Piastów i Pruszków, zmiana była frontu, oddziałów liniowych do akcji humanitarnej, pomoc, tylko pomoc, pomoc i jeszcze raz pomoc, żeby jak najwięcej warszawiaków można było ocalić. I to trochę się naprawdę udało, bo z tych ilości tak się ocenia, że te 750 tysięcy warszawiaków, które to około 200 tysięcy warszawiaków albo można było zdobyć, wyrwać z tych transportów, albo udało im się samym jakoś uciec, no i od razu otrzymali opiekę. Sam na własne oczy widziałem, jak jechał transport i stał ten wartownik niemiecki z karabinem. Znaczy, transport stał, a chłopiec młody, mógł mieć, ja wiem, 10-12 lat, bo to był upał w sierpniu, tam połowa sierpnia, czy druga połowa sierpnia. I chciał opuścić nogi, drzwi otwarte, opuścić nogi i tak siedzieć. Ten myślał pewnie, że on chce zaskoczyć. Strzelił do niego. Dobrze, że ktoś go tam złapał, że on nie wyleciał. Także po nogach, w nogi go okaleczył, prawda. Także te narażenie ludzi w czasie transportu było bardzo duże. W związku z tym zorganizowana była tak zwana akcja Peron. To znaczy, że były ekipy ludzi, przeważnie złożone z kobiet, to zarówno z organizacji, prawda, z Wojskowej Służby Kobiet, czy inne osoby cywilne, bo to różnie było. I jak pierwsze transporty kolejowe, to jechały pociągiem elektrycznym.
I pociąg elektryczny był tak umówiony z polskimi kolejarzami, żeby sygnał postoju zawsze był, kiedy dojeżdżał do stacji. Także pociąg się musiał zatrzymać na stacji, chociażby na parę minut i dopiero potem jechać dalej. W tym czasie, w tej akcji tak zwanej Peron, ludzie byli przygotowani, to znaczy zaopatrzenie szło poprzez RGO, w którym, tak jak już wspomniałem, że tam RGO było obsadzone przez dowództwo Armii Krajowej i tam wszelkiego rodzaju produkty spożywcze, chleb, czy warzywa, czy wodę nawet, żeby podać można było tym osobom. I przy okazji były takie momenty, że podając chleb jedną ręką, drugą ręką można było tego człowieka wyciągnąć z tego pociągu, bo to było ciepło, wtedy było drzwi w pociągach były pootwierane, znaczy z tym, że każdy pociąg był strzeżony przez Niemców. Niemcy po prostu z karabinem, wartownik w pierwszym wagonie otwartym siedział, patrzył tylko, czy tam ktoś nie wyskakuje. No więc, ale mimo tego ludzie się narażali i można było trochę osób wyciągnąć. No, jak się udało kilka czy kilkanaście w ciągu dnia z tych transportów, no to było wielkie święto, że chociaż szczególnie chodziło o młodych ludzi, bo młodych ludzi w Pruszkowie przy selekcji od razu do obozów koncentracyjnych kierowali. Także to przeważnie tych ludzi młodych można było troszeczkę im pobózy wyciągnąć. I na największą skalę taka akcja była prowadzona we Włochach. Tam do tego stopnia, że przy stacji tam w okolicach tunelu zrobili nawet magazyn, żeby nie, tu w Ursusie to był magazyn troszeczkę dalej, ale tutaj przy, na ulicy Czerlickiej obecnej, tam był ten, to było troszeczkę blisko było stosunkowo, tam, a tam we Włochach zrobili nawet magazyn przy samym tam gdzieś stacji przy peronach. To się wszystko rzucało w oczy. No i w związku z tym potem naprawdę Włochy zapłaciły najwyższą cenę za tą pomoc. Niezależnie od tego, że było szereg egzekucji prowadzonych w ogóle w stosunku do ludności cywilnej, liczy się, że około 200 tysięcy osób, to jest znaczy łącznie tych, którym się udało uciec i na te 5 minut czy godzinę na tym terenie pobyli oraz ci, z których się udało wyciągnąć.